Hej, siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Hearthstone. Gramy naszym totem szamanem i wiecie co, wyjebałem jeden jedną możliwość ataku. Jep. Nie wiem jak się nazywało to, Lightning Ball czy jakoś tak. To za jeden many 3 obrażenia Overload 1. Zamiast za Totemic Might. Może mnie pojebało, może nie, nie mam pojęcia, ale chcę wypróbować ten spell. Chcę zobaczyć jak to będzie działało z totemami. Bo to w sumie może nawet być dobre pod względem tempo w early game'ie. Więc zróbmy to, spróbujmy, nie wiem. Jestem szalony, mówię ci. I wyjebaliśmy jeszcze te drenejki od totemów, ponieważ były zbyt sytuacyjne, sorry, ale nie. Fairy Guard Destroyer będzie dużo lepiej się nadawać pod early game, definitywnie. Wrath, ostro. Chcę dać totemic call? Tak, chcę dać totemic call. Chociaż aktualnie Fire Gear z tunelem drogim się dobrze kombią. No dobra. Na spokojnie, w twarz, okej. Okay. Muszę, że użyję kolejnego totemika. Okej, okay, i zagramy tak. Na spokojnie, na samym turze będziemy mogli się bawić flame tym totemami. I tutaj by mi się przydał totemic call aktualnie, tak w pizdu. Tak w cholerę by się przydał. Okej. Okay. Zrobimy więc tak. Jej! To jest 2 do obrażeń i mamy osłonę. Mamy osłonę, więc myślę, że jest okej. Okay. Dodatkowo następnym Flame Tongue Totemem i Primal Fusion możemy zrobić dużo śmiesznych rzeczy na samej turze. Myślę, że jesteśmy na całkiem niezłym prowadzeniu. W tym przypadku. Co druidowi akurat, szczególnie druidowi, będzie ciężko powstrzymać. Oczywiście Swipem czy Wrefem może zabić mi Flame Tongue Totem, ale mamy kolejny. Are you my master? Stop this nonsense. A więc mogę zrobić coś takiego. I aktualnie mogę pójść wszystkim w twarz. Z tą różnicą, że tego użyję do dobicia jednej babeczki. Dobra. Myślę, że to jest okej. Okay. Zadaliśmy bardzo dużo obrażeń. I wygraliśmy grę. To było szybkie. Tak, to nie było szybkie. Zdaję sobie sprawę, że ten piorun, który wyjebaliśmy, lepiej się będzie spisywać, w większości sytuacji będzie się lepiej spisywać niż Totemic Might. Ale kuźwa macie, chcę sprawdzić jak to działa. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli dam na przykład Flame Tongue Totem i dodałem mu za darmo 2 życia. Jak ciężko tego się będzie pozbyć, albo na przykład temu totemowi, który dobiera nam karty. I ile z tego wali można wyciągnąć? Jestem tego ciekawy. Bo w końcu myślę, że mamy realny sens, szansę to wykorzystać. Tak, żeby nie było totalnym gównem. W sumie jest strasznie duszno, wybaczcie. Zamknąłem okno, żeby nie było szumów, ale jest zbyt duszno, nie poradzę. Będą najwyżej szumy. Jakością, ale no, wiecie, życie. Life is life, no. Niestety to mnie boli, ale... Nic nie poradzę. Jest po prostu zbyt duszno. O, patrzcie co nam podeszło. Aktualnie zgałganiłem. Ale z drugiej strony, jeżeli bym wstawił tą broń, to on może mi wystawić bobeczek 3 na 2 na przykład. Więc może nie chcę zużywać Stoneforge Axe'u. Jeżeli wyleci heal totem, to będzie totalny totalny win. Jolo. XD? Nie, jeszcze nie. It's not time. To może być Freeze Mage? To chyba jest Freeze Mage. A. To chyba jest Freeze Mage w takim razie. Tak myślę, wiecie? Zróbmy tak. Nie spodziewałeś się tego, co? To może być Freeze Mage. Freeze Mage nie ucierpiał aż tak mocno.
Znaczy stracił Mad Scientista, ale właściwie tylko tyle. Właściwie tylko tyle stracił. Więc Freedman jest jak najbardziej grywalny, myślę. Jak koleś się zamurowało, to tak co się tu odjebało? Czemu ta karta została użyta? Jak to działa? O, jednak to nie jest Freeze Mage. Tylko po prostu czekał. Okej, okay, za Frostbolt gdzieś. Arcane Blast 2, dobra. Więc myślę, że zrobimy Stoneforge Axe, Strokebiter Weapon oraz kolejny totem. Mając nadzieję, że będzie heal. Nie jest to heal. Tak czy siak, Elements Guide. I wtedy rozstawienie tutaj nie jest już takie dobre na ten moment. Niestety, nie jest już takie dobre. Ale jakoś da się to ogarnąć, myślę. Dzisiaj będę mógł normalnie rozwalić. Frostbolt, okej. Okay. Dobra, zabił mi tego przyjemniaczka. Jak widać. A this is nice. Dobra, z racji tego, że zdajemy sobie sprawę, iż nie jest to Freeze Mage, chyba możemy się wystawić. Ej, ten totemic might naprawdę dużo zdziałał, tak szczerze. Tak szczerze, całkiem dużo zdziałał ten totemic might. Zdewastowało to early game. Czyż nie? Fire Elemental poleci tutaj, broń sobie jeszcze zostawię. A proszę. Czyżby top deck? Bang. Dobra. Niech będzie. Jestem zadowolony z tego obecnego życia Totemic Mightu. Tak. Dziwa, jestem mocno zadowolony. Dziwa jestem. Zagram agresywnie. Może mieć Mirror Entity to w końcu je. Nie Mirror Entity, tylko ten Mirror Image w końcu jest Tempo Mage. Wolę zachować broń w takim przypadku. Chyba wygrałem. Chyba tak. Auć. Wow! Cóż, za 10? Nie, za 5. A nie, coś mi się pojebało. Tak czy siak. Jej! Bang! Ha, ha, ha! Wspaniale. Ej, idziemy w górę. Okej. Okay. Spoko, gramy dalej. Zobaczymy, czy to był jednorazowy użytek tego Totemic Might. Czy może to jest grubszy potencjał? Czy może? Raczej wątpię, żebym chciał mieć dwie kopie w tym deku. Tej karty. Jedna myślę, że wystarczy, jako taka karta sytuacyjna. Ale to jest ciekawe. O, nowa mapka. Frol, bez to Frol. Walcz przeciwko Nivi. Może przypomniały mi się czasy Lola. I mamy, proszę państwa, wiecie co, Lightning Stone chyba sobie zostawię. Aktualnie przeciwko... Yes. Rozwalam te kropelki, żadna kropelka nie przeżyje. Frag Zul! Dużo trogów, co się dzieje? Apa, fajna ta mapa, ładna. Najgorsze jest to, że nie mogę rozwalać tych wszystkich rzeczy, których mogłem do tej pory. To jest tragedia. Fajnie wygląda ten przyjemniaczek. Okej. Okay. Ten poszaman widzę. Dobrze więc. Bro. Skoro tak stawiasz sytuację, skoro doprowadziłeś do tejże wymiany, Flamedown Totem może zawołać, ale z drugiej strony mech. Ta karta jest dobra do early game'u. Jest aktualnie bardzo dobra. Może powinienem zrobić... Zła strona.
Nic nie zmieniło, co prawda, ale zła strona. Proszę, heal totem, potrzebuję heal totemu. Twoim tank totem nic nie da. Heal totem, proszę. Oh yes, baby. Oh yes. Poza zasięgiem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, jest bardzo okej. Ta babeczka może być dobrą opcją. Myślę, jakby zrobić ten deck pod raczej tempo szamana z wykorzystaniem totemów. Powinieneś najpierw zaatakować. Tak swoją drogą. Aktualnie będę mógł zabić jego. Jeżeli zagram to. Chcę czy nie chcę, jeżeli zrobię tak. Teraz zagrajmy to ich. I pozbędziemy się ciebie. Bang! Bo te przyjemniaczki przytankują tego przyjemniaczka. Plus będzie można bardzo dobrze wystawić Flame Tongue Totema przy nich. Jeżeli nie, wystawimy ten skarb totemika. Jeżeli nie, strzelimy Lightning Stormem. Chyba strzelimy Lightning Stormem. No jeżeli któryś z nich przeżyje, to chwilę zatem będzie mieć value. Oj, fuj. Proszę przestać, nie życzę sobie takiego traktowania. On już prawie nie ma kart, to jest dużym plusem dla mnie. You what, mate? Jak to nie mogę sprawić, żeby ten typek przeżył? Wystawić to. Dać mu +1/+1. Aktualnie nie, mogę zrobić tak. Mogę stawić zwykły totem. Mogę zrobić Lightning Storm, ale jeżeli roll będzie zły. Jeżeli wstawię Flame Tongue totem i dam jemu buffy, to wyczyścimy wszystko. Yay, baby. Oh yeah! To jest kill totem. To jest killing totem. Nie healing totem. Killing to ten, moi drodzy. Yes! Okej. To jest troszkę przerażające, z drugiej strony mogę to zabić. Bardzo bym nie chciał tego robić aktualnie. Mogę wystawić jego. Dobra, to jest zbyt dobre. To jest zbyt dobry place. Mimo, że healing totem jest świetnie zbustowany, to nie. Samolot leci! Zaraz to zbombardują, a nie, to tylko Fire Elemental. Strzela swoim fireballem. Holy fuck! Lava Burst? Wow. Ostro. Nie, przestań. Dobra. Twarz może być. Dobra. Co mogę zrobić? Aktualnie mogę dać mu +3/+3. I podleczyć się. Dobra, wiesz co, zrobimy tak. Yay, baby! Mój totem ma powera i to jest najlepszy. Dobrze, dobrze. Ej, ten deck całkiem dobrze działa. Choć ten deck nie jest jakiś super szybki. Chociaż zależy od podejścia. Ale naprawdę potrafi coś działać. No. Proszę nie niszczyć moich totemów. Rozumiemy się? Tam totem? Oh yes, baby. Oh yes, żryj to. Take that! Dobrze. Totemic might. I got the power. Chyba wygraliśmy kolejną grę. Ej, bijemy czwartą rangę. I tak dalej pójdzie, bijemy legendę. Co prawda mam tylko dzisiejszy dzień i jutrzejszy, ale... Nie, legend nie bijemy. Gdybym nie jechał na majówkę 29, gdzieś tak z rana, to byśmy dali radę bić legendę, bo teraz jest chaos, ludzie nie wiedzą jak budować deki. Wzięlibyśmy pirata, warriora i byśmy po prostu zdominowali wszystko. No ale cóż. Troll vs. Garrosh.
Primal Fusion wydaje się super zajebiste. Wyjebie tutaj ten totem. Ale Primal Fusion wydaje się naprawdę dobre z totem golemem. Tylko totem golem musiałby przeżyć troszeczkę. Ale tak. To myślę, że ma potencjał. No. Myślę, że ma. No, totemic might. Siema. To może bardzo łatwo wyjść poza zasięg Warriora, nie licząc Execute oczywiście. Może bardzo łatwo. Zróbmy tak. Zostawię to, że możemy użyć specjalu i użyć totemic might. Chociaż bardziej bym chciał poczekać na Manotaj Totem. Bo w czwartej turze byśmy mogli go zagrać i byłoby fajnie. Jak bardzo chcę użyć teraz Totemic Mightu? Bo on pewnie zabije mi któregoś z nich. Ale zrobię to, że będę ustawić Manataj Totem i dodać mu życia. Dobra, zrobimy to tak. Wstrzymam się z Totemic Mightem. Może to jest błąd, mamy świetną sytuację, w której moglibyśmy to wykorzystać. Tak super dobrze. Okej, chyba jest dobrze. Aktualnie mógłbym po prostu się przebić. Dopakować innego stwora bardzo mocno. No. O, healing totem. Miejmy nadzieję, że nie ma execute. Dobra, chyba nie będę mieć lepszej sytuacji, kiedy mogę tego użyć. Aktualnie. Miejmy nadzieję, że nie ma execute, bo execute będzie kurewsko bolesny, ale jeżeli nie ma... ma. Shit. Szkoda. Wielka szkoda. Oh, fuck off! Tak serio. Tak serio, fuck off. Niestety będę mieć tylko dobór jednej karty, ale nie chcę mieć overload na Fire Elementalu. Oj, wszystko zostało rozjebane. Miał odpowiednie podejście kart. Jestem zły. Mogę jeszcze poczekać z tym Totemic Mightem. No dobra. Fire Elemental chyba. Na tego 3 na 1, nie na 1-3. Ewentualnie on będzie mógł sobie dobrać kartę oczywiście, ale... Aktualnie mógłbym zagrać tak i tak, gdy mieć na następnym turze 5 many. Nie, to będzie lepsze. Po co robić sobie overload, jak możemy kolejnego elementara wyrzucić w następnej turze? Co nie? No nie ma sensu. Miejmy nadzieję, że nie masz islamu. Oh, fuck off! Do you have the artifact? Mam cię dość, koleś. Mam cię serdecznie dość. To może być ciekawe. Plus 1, plus 1. Jeżeli użyję specjalu i Primal Fusion, to jeden totem będę mógł zabić tego typka i będę mógł zabić jeszcze tego przejemniaczka. Okej. To nawet brzmi jak pomysł, myślę. Damy te plusy chyba temu ziomalowi. Chyba dobre staty. No. On zostanie wyleczony przez siebie. O, 6 na 6. Super, nie będzie podatny na Bigim Huntera. Oczywiście kolejny slam może nas nieźle znowu dupić, ale miejmy nadzieję, że nie ma. W sumie, może przestanę mówić, żebym miał nadzieję, bo ta nadzieja znika mi z każdym ruchem przeciwnika. Brawl, oh shit. 6 na 6 albo 3 na 7. Najsłabsza, ale przynajmniej nasz. Ale przynajmniej nasz. O, to jest nice. Aktualnie to jest very nice. Dobra, zginął ten armor. Nie mamy kart. Przegramy to. Kaliśmy o zbyt dobre wymiany.
Co nie? Czy zużył jeden brawl? Jeżeli podejdzie nam ten typek za 7 many, za 5 many, no za 7 łącznie ze specjalem, to może też wygramy więcej, ale... Dobra, jestem w stanie cię zabić. Przede wszystkim chcę zdjąć ci ten armor pieprzony. Żebyś nie miał opcji Shield Slamu. On dalej ma katuna na 9 ataku bodajże, więc nie może zagrywać swoich kart, które mają efekt przy 10. Gorhaul, cześć. Jak się bawisz, przyjacielu? Skatotemik! A this is nice. Ta skartotemik! A this is very nice. Walnę cię raz. Ale nie więcej. Żeby zbić armor. Dobra, dobór karty jest super. Co prawda prawdopodobnie zostanie zdjęte. Ale okej. Kolejny! O mój Boże! On... Zobaczcie jakie on miał podejście! Execute Slam! Podwójny brawl! I znowu ten sam totem mi przeżył. Tak, zabij go, zużyj broń. O mój Boże! Ilość soli... Tragedia. Tragedia! A, ma na 10 katunek. No tak. No i zaraz się nie przebijemy. I nie ugramy tego. To może coś działa. Potrzebuję... Nie tego. Oczywiście. Najgorsze możliwe RNG. W obu przypadkach. I'm out. I'm fucking out. Mieliśmy pecha. Mieliśmy pecha, niestety. Nie zawsze można wygrywać. Ktoś z nich miał zbyt dobre podejście. Niestety, niestety. Zbyt dobre. Bywa! My też takie mieliśmy, jakby nie patrzeć. Wow, jakiś Japończyk. Co to robi jakiś Japończyk? Tutaj Mikmajt. Siema! Nie dzięki. Nie dzięki. Ciekawe jak wyglądają teraz areny z tymi nowymi kartami. To ten golem, to jest dobry start. Po części. Think from below, więc jeżeli będziemy grali totem, będziemy mogli go wystawić, będzie fajnie. Będziemy mogli jakoś odzyskać trochę tempo. I mogę znowu zdemolować planszę. Jak bardzo chcę ustalić się tym golem teraz? Nie chcę. To jest złe pod względem kerwu. Let's make magic. Mogę go wystawić, ale on mi zdechnie. Od Frostbolta chociażby. Chociażby od Frostbolta. To jest silne gówno. Dom! Okej, w ten sposób. What? Wait, what? Okej. To było dziwne. Ale okej. Znamy tu, że będę mieć 4 many. Będę mógł zagrać z Totem i Think from Below. W sumie tak będzie chyba lepiej, przyszłościowo patrząc. Ewentualnie... Ewentualnie zrobimy tak. Z racji tego, iż bym mógł mi zabić typa 5 na 5 poprzez wymianę.
A to mi niezły pasuje. You want it? Conjurer. To boli. Raz by się przydał. Ten bolt, którego wyjebałem. Rockbiter, tylko jest jeden pewien problem. Jest jeden większy problem. To nie działa tak. Czy mogę tego użyć, żeby zabić? Chyba tak zrobię. Jest to bolesne. Biorąc pod uwagę mają ilość życia i straty value, ale... Dostawić tego sfora 5x5 myślę, że będzie istotniejsze. Zdaje to, że będę mógł użyć Flame Tongue Totem, bo on pewnie się mieni w ten sposób. Aha, użyć specjalu Flame Tongue Totem, wymienić się, wystawić kolejny Flame From Below. Może, nie wiem. Jakoś tak. Ewentualnie mógłbym wstawić Doomhammera, ale... Jaka to jest tak silna. Jest tak silne gówno. Zmienił się tak, jak podejrzewałem, dobra. O, to może być dobre. Nice! Very, very, very nice. Dobra, lecimy. Więc zrobimy tak. Zrobimy tak i wystawimy ciebie. Dobra, nie umrze od specjalu przeciwnika. Jeżeli strzeli Flame Strike'iem, może mi podejść Heal Totem. 1/4 szansy. Żeby wylecieć 5x1, który mi pozostanie. Mam mało życia. Kolejny gówniak, dobra. Prawdopodobnie użyjemy Hexu. O mój Boże. Zrobimy tak. Heal Totem, zajebiście. Zrobimy tak. I zrobimy tak. I mamy nadzieję, że nie ma Flame Strike'u, bo inaczej będziemy mieli przejebane. Ale nie mam innego place'u. Możliwości innego place'u. Jeżeli nie ma Flame Strike'u, ten Heal Totem może robić dużo. Jeżeli... Nie targetuje na nic? Nie. Może go wyszukać. W sensie Flame Strike. Trzeba mieć na baczności. Hex i Doomhammer? Brzmi jak plan? Jeżeli wylosuję sobie Flame Strike, on będzie mieć 9 man, więc będzie mógł mi zabić wszystko. Ale cóż. Długo myśli, więc... Może nie ma? Chyba, że blefuje. Może być takim cwaniaczkiem, który blefuje. Czyż nie? Może być. Zdanie, czy jest? Tego się nie boję raczej. Czy w sumie mogę się bać? Oh, yes. Oh, yes. To było spoko podejście. Co prawda mamy kurę w skórze Overload, ale... Dobra, oto nasza chwila prawdy. Ma Flame Strike czy nie ma? Dobrał czy nie dobrał? Czy ty mnie zabijesz z Fireballi? O mój Boże! Żal! Żal! Tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Śmieszny jest ten Totem Shaman. Nie uważam, że był... nie jest jakiś super dobry, co prawda. Jeszcze mu troszkę brakuje.
No ale nie wiem, pokombinujemy. Prawdopodobnie pozmieniam potem ten deck i zamiast grać totem, tak zwanym totem szamanem, zrobimy sobie tempo szamana. Bo tempo szamana raczej ma dużo większy potencjał. No cóż, na ten moment z tym totem szamanem dam sobie spokój, dwa odcinki wystarczą, myślę. Mam jeszcze inne deki do przetestowania, zdecydowanie. I nie wiem, może Evolve szamana kolejnego? Albo niedługo. Evolve Shaman wydaje się naprawdę kurewsko silny, więc sprawdzimy go. Na ten moment wam dziękuję wszystkim za uwagę i witam was w kolejnym odcinku. W tym was żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.